Cześć, tu FS Poldek Karo, projektantem Poloneza. FS Poloneza jest Giorgetto Giugiaro. W 1978 został wprowadzony do produkcji seryjnej FS Polonez. Został zaprezentowany w 1977 roku. 3 maja 1978 zaczęto produkcję, a zawieszono czym jest oczywiście zakończenie natychmiastowej produkcji Poloneza, to jest 22 kwietnia 2002. Pierwszy Polonez zjechał pod nazwą Polski Nowy. Zaraz po tym zmieniono na FSO Polonez. Modele Poloneza od samego początku to Polonez 1500, zwany także Borewiczem. Od filmu 07 zgłaś się. Polonez MR83, MR86, tak zwany akwarium. Trzydrzwiowe coupé. MR87, MR89. To już była to jakby przejściówka, coupé. To były właśnie te lata. Karo MR91, wąskie MR93, szerokie. Koła trzynastki. Wracając do modeli Poloneza. A tu Karo plus MR97. To właśnie ten model, który jest na tym nagraniu, na tym filmie. A tu plus. Już pokazuję, o co chodzi. Miał z tyłu inną klapę, szyby w Atu plusach nie były otwierane, tylko sama klapa u tu, w tą stronę, to samo Atu. Kombi było wydłużeniem Poloneza. Trak, samochody dostawcze przeznaczone dla rolników i innych ludzi, głównie dla firm transportowych. Trak plus, czyli Karo plus ze skrzynią ładunkową. Cargo. Karo z doklejaną budą z tyłu oraz klapą. Cargo plus oczywiście tak samo. Prototypy. Polonez analog. Teraz wlatuje zdjęcie. Polonez sedan. Polonez long. Pick-up trzyosiowy. Polonez PF125P pick-up. Przód Poloneza, tył Fiata, pick-upa. Polonez camping. Polonez 4x4. A teraz wersje specjalne. Sanitarka. Radiowóz. Były
Też w takich wersjach prywatnych. To nie jest ani wojskowy, ani straszny, tym podobny. To jest samochód cywilny, ale pokazuje, jak one wyglądały. Radiowóz. Straż pożarna. Wszystkich polonezów wyprodukowano 1 061 800 egzemplarzy. Co o dziwo, bo ich bardzo dużo. Ciekawostki. Zbiornik paliwa. 45 litrów. Koła 13 cali. Skrzynia 5-biegowa manualna. Kierownica DU FSO. Tutaj napis FSO z początku lat produkcji Poloneza. Deska rozdzielcza. Brak słów. Co kilka lat trzeba wymieniać, bo pęka. Napęd na tylne koła. Tapicerka welurowa. Taka sama jak na drzwiach. Wspominałem przed tapicerką welurową. Napęd na tylne koła. Silnik o pojemności 1598 cm sześciennych w przybliżeniu 1600. 1.6 GLI 64 KW 87 koni mechanicznych. To są dane na temat tego Poloneza. Lampy z Poloneza przejściówki. Jeden typ, karo przejściówka. Hak nie był produkowany fabrycznie, tylko jako dodatek. Jeżeli film się podobał, zasubskrybuj, daj dzwonka, komentarz, łapę w górę i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie, cześć.